Jak byłam młodym kierowcą i miałam lat 17, bo ja jeszcze robiłam prawo jazdy wtedy, kiedy można było zrobić, kiedy się miało 17 lat, to pojechałam do koleżanki z Mokotowa na Gocław i zrobiła się jakaś totalna śnieżyca i musiałam wrócić. Śnieżyca była taka, że nie mogłam nawet wycieraczek włączyć, bo po prostu nie były w stanie uciągnąć tego mokrego śniegu. Wracałam mokra jak mysz, 2 godziny, samochody stawały gdzieś na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi, bo się bali ludzie jechać, a ja po prostu siłą woli, bo obiecałam rodzicom, że wrócę i pamiętam, to była chyba najcięższa podróż mojego życia, ale dojechałam, jak dojechałam, mój ojciec stał na dole pod domem i czekał na mnie, przerażony. Inna sprawa, że jeździłam wtedy starą BMW-ką mojego ojca, która była wielka, bezpieczna i nic im się nie mogło stać. Bardzo często mówimy sobie, a te wszystkie systemy wspomagające, po co to jest? Im więcej tego, tym bardziej ogłupia kierowcę i tak dalej, i tak dalej. I w końcu okazało się, że taki system w moim Volkswagenie uratował mi życie. Jadę trasą siekierkowską i widzę dosyć niestandardową rzecz, to znaczy środkowym pasem naprzeciwko mnie biegnie motocyklista. Na środku trasy siekierkowskiej, gdzie prędkość osiągana przez samochody to jest 80-100 na godzinę. I ja się tak na niego zapatrzyłem, o co chodzi, dlaczego to się dzieje. I w tym momencie mój samochód zaczął piszczeć, ściągnął mi pas i w miejscu zaczął hamować. O co chodzi? Co się okazało? Motocyklista jechał i zgubił torbę przyczepioną do tylnego siedzenia. Zatrzymał się i biegł po tę torbę. Idiota, między samochodami. Natomiast ta torba wpadła mu pod samochód, który jechał przede mną. Samochód się zatrzymał na trasie, na samym środku. Ja patrzyłem na tego motocyklistę i gdybym nie miał tego systemu, czyli tego pre-crash, który przewiduje to, co się może stać na drodze, wbiłbym się z pełną prędkością w stojący samochód przede mną. Doszłoby do tragedii. Natomiast samochód zareagował za mnie i w tym momencie sobie pomyślałem, nie, te systemy jednak są ważne.